Od 5 lat ponad prowadzę stronę Dieta Eliminacyjna i naprawdę spotkałam dziesiątki, jeśli nie setki osób, którym dieta bezglutenowa faktycznie pomogła i poprawiła stan zdrowia. Czy to jednak oznacza, że wszystkie osoby z chorobami autoimmunizacyjnymi powinny stosować dietę bezglutenową? Czy prawdą jest, że gluten działa destrukcyjnie na jelita i działa prozapalnie? A może dieta bezglutenowa jest zalecana wyłącznie dla osób, które mają zdiagnozowaną celiakię? Na te pytania odpowiem w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Cześć, nazywam się Asia Dronka-Skrzypczak i witam Was na moim kanale o choroba. Choroby autoimmunizacyjne uznawane są za choroby XXI wieku. Mają one najczęściej charakter przewlekły, dotykają ludzi młodych i tak naprawdę, wbrew temu co czasami możecie usłyszeć, nie ma w tej chwili metod, w jaki sposób można je wyleczyć. Co nie znaczy, że jesteśmy skazani na chorobę i co nie znaczy, że nie można wpływać na jej przebieg. Celem w leczeniu i terapii chorób autoimmunizacyjnych jest wprowadzenie ich w stan remisji. I żeby tego dokonać, to musimy podjąć cały szereg działań, a na niektóre z nich możemy wpływać bezpośrednio. I jest to m.in. dieta. W przypadku chorób autoimmunizacyjnych szczególnie wiele pytań dotyczy diety bezglutenowej. I tutaj pytania miała do mnie też Halinka i postaram się ja na te pytania dzisiaj odpowiedzieć. Koleżanka powiedziała mi, że gluten jest niezdrowy, że szkodzi każdemu i każdy powinien go odstawić. Z drugiej strony przeczytałam, że dieta bezglutenowa może zaszkodzić. Jak to w końcu jest? Czy wszyscy powinni odstawić gluten? Czy też może jest to niebezpieczne? Pierwsza ważna rzecz. Według współczesnej wiedzy medycznej u osób zdrowych nie ma żadnej konieczności ani sensu stosowania diety bezglutenowej. Zdrowym osobom gluten nie szkodzi i do tej pory też nie ma niemal żadnych badań, które wskazywałyby na to, że profilaktyczne odstawienie glutenu opóźnia pojawienie się albo rozwój jakiejś choroby. Więc tutaj sprawa jest jasna, jeżeli jesteśmy zdrowi, możemy sobie spokojnie wcinać makaron i pizzę i wszystko będzie dobrze. Ale powszechnie wiadomo, że nie ma osób zdrowych, są tylko niedodiagnozowane. I wbrew pozorom chorób glutenozależnych, czyli takich, w których organizm nieprawidłowo reaguje na gluten, może być więcej niż się wydaje, a te objawy mogą być dość niespecyficzne. Na pewno wiemy, że absolutnie bezwzględnie dietę bezglutenową powinny stosować osoby z celiakią. Tyle, że celiakia wcale nie jest taka prosta do wyłapania czy odnalezienia, dlatego że bywa coś takiego jak celiakia skąpioobjawowa. Dlatego jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że nasz problem zdrowotny może leżeć w kwestii właśnie celiaki i glutenu, to trzeba wykonać badania w kierunku celiaki. Jednak celiakia to nie jest jedyny powód. Mamy także alergię na pszenicę albo na jakiekolwiek inne zboża, które zawierają białka glutenu, albo też nieceliakalną nadwrażliwość na gluten. Generalnie nieceliakalna nadwrażliwość na gluten to jest pewien problem diagnostyczny, bo nie ma jednoznacznych testów, które by ją diagnozowały. Nieceliakalną nadwrażliwość na gluten w tej chwili diagnozuje się tak, że wyklucza się inne choroby, które faktycznie można sprawdzić i zbadać, czy zależą od glutenu, a pacjenci nadal po spożywaniu glutenu no, odczuwają dolegliwości, a po jego odstawieniu jakby stan ich zdrowia się poprawia. Tak więc jest to dosyć subiektywny sposób diagnozowania, co nie zmienia faktu, że u części osób mimo braku twardych dowodów w postaci badań, faktycznie spożywanie glutenu może powodować różnego rodzaju dolegliwości. I w tych przypadkach wiemy, że gluten faktycznie szkodzi i że należy go wyeliminować. Jednak pytanie tutaj pojawia się, czy ta dieta jest szkodliwa, bo naprawdę można przeczytać bardzo wiele w internecie na ten temat, że dieta bezglutenowa szkodzi. Jak nie będziesz mi jadł glutenu, będziesz miał niedobory pokarmowe, braki witamin B i błonnika. Każda,
Niezbilansowana dieta jest szkodliwa. Dieta bezglutenowa, jeżeli jest niezbilansowana, jeżeli ktoś do niej źle podchodzi, jeżeli ktoś po prostu wywala wszystkie zboża glutenowe i uważa, że tak będzie świetnie, no to jasne, że może sobie zaszkodzić. Jeżeli jednak podchodzimy do sprawy realnie, to tak patrząc z punktu widzenia czysto medycznego, nie jest trudno zbilansować dobrze dietę bezglutenową. O tym będę pisała w mojej najnowszej książce Dieta eliminacyjna, ale było też na ten temat w książce Dieta w chorobach autoimmunologicznych, więc tam możecie zajrzeć po więcej informacji. Tak więc, droga Halinko, dobrze zbilansowana dieta bezglutenowa nie zaszkodzi, pod warunkiem, że wprowadzisz wartościowe zamienniki. Możesz spokojnie spać koleżance, nie stanie się krzywda, chyba że faktycznie bardzo mocno zubożyła swoją dietę. Ale raczej nie można powiedzieć, że gluten szkodzi każdemu i że powinnaś go odstawić profilaktycznie. W różnych moich książkach, ale też w internecie przeczytałam, że skoro mam chorobę Hashimoto, to powinnam eliminować gluten. Ale kiedy powiedziałam to mojemu endokrynologowi, to powiedział, że to bzdura. To jak to w końcu jest? Czy w chorobach autoimmunologicznych eliminujemy gluten, czy też jest to jakaś pseudonaukowa teoria? Pomóż mi, bo ja już sama nie wiem, czy jeść ten makaron, czy go nie jeść. Informacje o dietoterapii w chorobach autoimmunizacyjnych są bardzo powszechnie dostępne i jest ogrom książek na temat diety w chorobach autoimmunizacyjnych, bardzo różnych książek z bardzo różnymi zaleceniami. Jest też całkiem dużo publikacji na ten temat, w jaki sposób faktycznie dietą można modulować przebieg chorób autoimmunizacyjnych. Gdzie więc leży problem? Czy faktycznie każda osoba z cukrzycą typu pierwszego, ze stwardnieniem rozsianym, z Hashimoto powinna ten gluten odstawić? Czy są na to jakieś dowody naukowe? I tak z mojego punktu widzenia, faktycznie lekarze często nie wspominają na temat diety w chorobach autoimmunizacyjnych, albo uważają, że jest to niepotrzebne, albo że jest to bzdura i że eliminacja jakichś produktów nie ma żadnego wpływu na wyniki badań. To nie do końca tak jest, aczkolwiek faktycznie nie ma takich bardzo silnych rekomendacji, które mówiłyby, że zbadano bardzo dużą liczbę populacji osób ze stwardnieniem rozsianym albo Hashimoto i że odstawienie glutenu przyniosło im poprawę stanu zdrowia. Są jednak silnie udokumentowane mechanizmy, także badania na pacjentach, chociaż na małych grupach, które pokazują, że faktycznie spożywanie glutenu może wpływać negatywnie na jelita, powodować rozszczelnienie bariery jelitowej, powodować indukowanie się reakcji prozapalnej i nasilanie objawów. I takie zależności znaleziono m.in. właśnie w chorobie Hashimoto, czy w stwardnieniu rozsianym, a także w cukrzycy typu pierwszego. Tak więc, Halinko, ty masz Hashimoto i w twoim przypadku tak naprawdę kluczowe jest to, żeby sprawdzić też, czy nie masz celiaki. Dlatego, że choroba Hashimoto często współwystępuje razem z celiakią i to może powodować, że faktycznie ten gluten jest nietolerowany i może on szkodzić. Jeżeli jednak twoje badania w kierunku celiaki wyjdą negatywnie, to nadal nie oznacza, że gluten koniecznie ci służy. I być może zdarzy się tak, że ty spróbujesz diety bezglutenowej, wypróbujesz ją i okaże się, że będziesz czuła się lepiej. Tutaj najważniejsza jest jednak kolejność. Najpierw wykonujemy badania w kierunku celiaki, potem ewentualnie wprowadzamy jakiekolwiek modyfikacje dietetyczne dotyczące eliminacji glutenu. Dlatego, że jeżeli najpierw wyeliminujemy gluten, a potem będziemy chcieli sprawdzić, czy mamy celiakię i wykonać badania, to niestety, ale badania mogą wyjść zafałszowane. W przypadku pacjentów z SM-em stwierdzono, że przeciwciała wytwarzane przeciwko glutenowi w organizmie reagują krzyżowo z antygenami takimi jak mieliny i muszczku. Co oznacza, że u osób, ta reakcja nie zachodziła u osób zdrowych, ale u osób z stwardnieniem rozsianym, gdzie jest właśnie problem często z barierą jelitową i gdzie jest problem z tą barierą mózg-krew, faktycznie może dojść do sytuacji, że spożywanie glutenu indukuje odpowiedź immunologiczną, która też powoduje nasilenie objawów i zjadanie mieliny. Czy to jest wystarczające, żeby osobom ze stwardnieniem rozsianym powiedzieć, żeby nie spożywały glutenu? Nadal niestety nie, ponieważ tak jak powiedziałam, nie mam badań populacyjnych. To wszystko na razie jest na poziomie in vitro albo sprawdzone na bardzo małej grupie pacjentów. Co nie zmienia faktu, że taką próbę można
podjąć. I ja kilkakrotnie byłam już na diecie bezglutenowej i raz na jakiś czas taką dietę bezglutenową sobie robię. Dlaczego nie jestem na diecie bezglutenowej cały czas? Bo tak naprawdę u siebie, to jest bardzo ważne, ta indywidualizacja zaleceń, nie obserwuję negatywnych objawów związanych z tym, że spożywam gluten. Trochę inaczej jest u mnie w przypadku nabiału, ale o tym będzie jeszcze jeden film. Ale jeżeli chodzi o gluten, to raz na jakiś czas po prostu robię sobie taką pięciotygodniową dietę bezglutenową, po to, żeby trochę wyciszyć ewentualnie ten układ immunologiczny. Robię to tylko na wyczucie i typowo bez żadnych takich konkretnych wskazań, ale wydaje mi się, że nie jest to duże poświęcenie z mojej strony, a być może w jakiś tam sposób pomaga to ten układ immunologiczny wyciszyć. Bardzo mądrze sobie pogadałaś, ale dalej nie dałaś mi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy ja mam jeść ten gluten, czy mam go odstawić? Mogę zjeść te kluseczki, czy nie mogę zjeść tych kluseczek? Ja wiem, Halinko, że nie do końca spełniłam Twoje oczekiwania i nie do końca Ci pomogłam, bo nie dałam Ci jednoznacznej odpowiedzi. Żryj ten gluten albo nie żryj tego glutenu. Ja uważam, że dieta powinna być zindywidualizowana, czyli dobrana indywidualnie do każdej osoby. Będzie grupa pacjentów z chorobami autoimmunizacyjnymi, gdzie to, czy odstawią, czy nie odstawią glutenu, nie będzie stanowiło dla nich większej różnicy. Jednak naprawdę istnieją przesłanki, aby sądzić, że będzie grupa pacjentów z chorobami autoimmunizacyjnymi, szczególnie ta, u których na przykład są problemy z jelitami, z barierą jelitową, z mikrobiomem jelitowym, gdzie dieta bezglutenowa, nawet stosowana przez jakiś czas miesiąca, dwóch, trzech miesięcy, może pomóc wyciszyć odpowiedź immunologiczną organizmu i faktycznie poprawić stan zdrowia. Jak się o tym przekonać? Niestety tutaj trzeba najprawdopodobniej po prostu tego spróbować. Czyli spróbować wprowadzić dietę eliminacyjną najpierw zawsze, zawsze wykonując badania w kierunku celiaki. Dlatego, droga Halinko, jeśli przekonują Cię argumenty za tym, żeby spróbować diety bezglutenowej, to jak najbardziej możesz to zrobić, ale stosując poniższe zasady. Po pierwsze, już powiedziałam, badamy się w kierunku celiaki. Po drugie, Halinko, trzeba zadbać o to, żeby wprowadzić wartościowe zamienniki do diety. Ja się dobrze przygotowałam do diety, mam cały zapas i szafkę wafli ryżowej i kupiłam też mąkę kukurydzianą. To są jeszcze jakieś inne bezglutenowe rzeczy, zboża? Jakie? Nie, Halina, sam ryż i kukurydza nie wystarczy i naprawdę może zubożyć Twoją dietę. Pamiętaj, że jest bardzo duży wybór zbóż i pseudozbóż bezglutenowych, który z powodzeniem zastąpisz gluten, pszenicę i inne zboża glutenowe. I informacje na ten temat znajdziecie m.in. na stronie dietaeliminacyjna.pl albo już za jakiś czas w mojej najnowszej książce Dieta Eliminacyjna. Halina, a co ty robisz przy tym koszu na śmieci? Co to za pudełeczko w rękach trzymasz? No jak to, co robię? Przecież zaczęłam tą dietę bezglutenową, to znaczy, że mi się poprawi, to znaczy, że nie potrzebuję już tych moich leków na Hashimoto, prawda? Halinko, tak nie robimy. I wbrew pozorom, to co robi Halinka, to nie tylko Halinka robi tak, że zaczyna stosować jakąś dietoterapię albo suplementację i nagle odstawia sama z siebie leki zalecone przez lekarza, na przykład hormony w przypadku Hashimoto. Nie wolno robić takich rzeczy, nawet jeżeli nasze samopoczucie się poprawia, nawet jeśli po jakimś czasie diety poprawiają się wyniki badań, nawet jeżeli czujemy się świetnie, nigdy samodzielnie nie decydujemy o tym, czy zmniejszyć albo odstawić leki zalecone przez lekarza. Idziemy z naszymi wynikami do lekarza i mówimy, że tutaj się coś zmieniło, że czuję się lepiej, być może będzie można zmniejszyć dawkę. Nic z tych rzeczy nie robimy na własną rękę i dotyczy to każdego pacjenta z każdą chorobą. Ja sobie zdaję sprawę, że nie wyczerpałam tematu glutenu, diety bezglutenowej, bo o tym można by naprawdę nagrać chyba pełnometrażowy film. Jednak bardzo bym chciała, żebyście wyszli z tego filmu z przekonaniem, że to nie jest tak, że dieta bezglutenowa to jest jakiś wymysł szarlatański i nie ma to żadnego sensu. Mi osobiście kilku lekarzy
zaleciło dietę bezglutenową i był to m.in. mój okulista, jeden z neurologów, a jeden z gastrologów, u którego byłam z moimi problemami gastrycznymi, kiedy też dowiedział się, że choruję na stwardnienie rozsiane, zapytał się mnie, czy może przypadkiem nie jestem na diecie bezglutenowej, bo nie ma jeszcze na to bardzo silnych badań, ale coraz więcej się o tym mówi i wydaje się, że coraz więcej może być na rzeczy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film i zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów i następnych filmów. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie komentarz, postaram się na nie po prostu odpowiedzieć. Do zobaczenia!